A dobry wieczór, witam wszystkich widzów w kolejnym epizodzie. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Tomczuk. Cześć Maniek. Dzień dobry, dobry wieczór znaczy, bo u mnie jest wieczór. No. No Wieczór, wieczór który będziecie mamy. oglądać. Dzień dobry. Jak sobie chcecie, czy w Ameryce, czy w Kambodży będziecie oglądać, to w zależności od tego, tak się witamy. Dokładnie. Zbliżają nam się święta. Jakiś czas temu wspominałem wam o tym, że musi powstać jakiś materiał odnośnie tego, jak najlepiej ugryźć okres świąt, jak to przejść, żeby nie zepsuć sobie do końca formy, jeżeli oczywiście ją mamy. Jak to naszym zdaniem wygląda i jakie my mamy na to spojrzenie. Także myślę, że oddamy tutaj głos Mańkowi, jako że on miał wiele prepów w różnym okresie, także te święta na pewno przechodził na wiele sposobów. Maniek, jak to najlepiej ugryźć? Tak, żeby się po prostu nie rozsypać. Chyba nie pamiętam, żebym prepa miał w Boże Narodzenie. Chyba nigdy, jak dobrze, jeżeli nie kłamie. Chociaż mogę się mylić, bo chyba na ekskartę pro zdobywam u Roberta Piotrkowicza, tylko wtedy już byłem na prepie delikatnym. Ale chyba to był początek, sam prepa, więc sorry, bo start był w lutym. Pod koniec to chyba to na pewno był prep, ale pewnie sobie jeszcze tam się nie żyłowałem. Mianowicie, przechodziłem prepy, kiedy miałem zawody na przykład w kwietniu i bywało tak, że była Wielkanoc, a po Wielkanocy, po tygodniu już były zawody, więc to tutaj no wiadomo, w takim przypadku to nie można sobie za wiele pozwolić, chociaż ja i tak, jak już byłem przygotowany, byłem w dobrej formie i ta forma naprawdę była, to wiedziałem, że mogę sobie na coś pozwolić i to na mnie było jakieś, oczywiście nie było żadne zastępstwa. Ja wam powiem, jak podchodzę i jak informuję swoich podopiecznych, jeżeli zbliża się okres świąteczny. Wiadomo, przez kilka dni formy sobie nie zrobisz, przez kilka dni formy sobie nie zepsujesz, chyba że siadasz do stołu jako do trzydniowego pierdalanda i robisz siebie typowy śmietnik. No. I to każdemu tłumaczę. Jesz z głową, do Wigilii, spokojnie, swoje posiłki, albo nawet troszeczkę delikatnie przybastować, delikatnie podciąć to, co się ma. Na Wigilię zjeść normalnie kolację z rodziną, nie żreć, tylko zjeść, to też jest różnica. Popróbować, skosztować, odmówić trochę organizm, dać czegoś nowego, jeżeli jesteśmy naprawdę w jakimś tam długim deficycie, długiej redukcji, naprawdę jeśli mieliśmy ciężki okres przed sobą, to myślę, że naprawdę ten jeden dzień nam nic nie zbawi. Jeżeli chodzi o święta, pierwszy dzień świąt zazwyczaj osobom, które tylko i wyłącznie są, zaznaczam, w jakimś tam gazie treningowym typu mocna redukcja i naprawdę ciężko przerwać tą redukcję, żeby tego nie zjebać, to tylko takim osobom zalecam lekkie śniadanie i normalny obiad z rodziną i później już normalnie robicie co chcecie, trzymacie Micha tak jak było do tej pory. Trening obligatoryjnie, każdy jak ma ochotę idzie na trening, jak nie ma ochoty nie idzie na trening. Ja naprawdę jestem w tym temacie luźny. U mnie nie ma takiej spiny, że kurczę koniecznie trzeba iść pierwszy dzień świąt trening, koniecznie po Wigilii już musisz zrobić cardio. Zazwyczaj ja pracuję z osobami, które są zwykłymi, nazwę to Januszami, Grażynami. Więc to nie są osoby, które muszą się spinać w święta, bo nie mają przygotowania do startu pod koniec stycznia. Jeżeli są zawodnicy, to zawodnicy tak prawdopodobnie sezony mają, moi przynajmniej, gdzieś tam kwiecień, maj najwcześniej, więc oni są też nie objęci w ogóle tym procederem, żeby trzymać sztywną Michę. Nawet jeżeli byłyby szybciej zawody, to i tak jestem za tym, żeby zluzować, żeby dać głowie odpocząć, bo męczarnia z pudełkami przy babci, dziadku, przy rodzicach, przy gilinnym stole to jest kurwa total głupota. Tak jak pójście 40 tygodni przed z pierwszym startem na wesele ze swoimi pudełkami. To też trzeba mieć trochę nie po kolei w bani, nie? To No trzeba mieć spaczony łuk po prostu. Albo w jedną stronę ktoś jest debilem, albo w drugą stronę, nie obrażając oczywiście nikogo tak personalnie. tak, odnosząc się do tego, co powiedziałeś ogólnie, najpierw ta pierwsza część, czyli jakieś właśnie mocne redukcje, to ja powiem z doświadczenia, że to było najgorzej było wtedy. Wytrwać te święta, jak był deficyt już tak ze 2 miesiące, 2,5, no bo człowiek po prostu chciał z jakiegoś powodu na początku roku być w formie, czy to pod masę, czy to powiedzmy w lutym były zawody, to było ciężko. I dla mnie przynajmniej łatwiej było założyć sobie coś wcześniej, typu okej, okay, Wigilię zjem sobie na przykład rybę, tylko ryba nie będzie z paniery, tylko będzie z pieca, do tego zjem tak, sobie no, kartofle też opiekane, zjem trochę kapusty, no bo co w kapuście jest takiego tragicznego, nawet gdyby ten dzień, ten posiłek mi trochę przekroczył tych kalorii, to nic złego się nie stanie. Ciast nie muszę jeść, bo nigdy jakoś fanem tego specjalnym nie byłem i to mówię teraz opcję dla ultrawariatów, czyli takich, którzy powiedzmy startują, nie wiem, w lutym, bo
patrząc na większość kalendarzy u nas, co się dzieje, czy to są NPC zawody, czy to jest w związku, to zazwyczaj się imprezy rozpoczynają w marcu, ewentualnie może debiuty czasami były koniec lutego. Więc nie ma opcji, żeby w 2 miesiące od teraz, jak wygląda się w miarę okej, czyli przepracowało się poprzednie miesiące sumiennie, spieprzyć sobie start z tego powodu, że zje się normalnie w Wigilię. Mówię o tym. Bo jak ktoś poleci, to samo co powiedziałeś, jak ktoś leci pod korek i to jest 3 dni wpierdzielania, to już nawet nie chodzi, że się ulejesz smalcem, to po prostu spieprzysz sobie jelita, bo gazujesz przez tydzień, także pegenigę po prostu w domu. Lista się unormuje, to też drugie, czyli masz tak naprawdę 1,5 tygodnia w dupę przez 3 dni obżarstwa. Ale jeżeli nie miałbym być hipokrytą, to też nie powiem, że nie miałem takiej sytuacji, bo oczywiście wiesz, ja przerabiałem w życiu już różne naprawdę tematy i tak jak powiedziałem, święta, na przykład tydzień po świętach były zawody, tak. No to muszę tutaj przytoczyć taką też pewną śmieszną z biegiem czasu historię, bo wiadomo, często też było tak, że potrafiłem się wyłamać na tydzień przed startem, na przykład na takie święta właśnie, gdzie człowiek tam się trzymał, no i przychodzi ten stół obstawiony tak, że pizdziec, masz te niby swoje posiłki, trochę inaczej przygotowane, bo tam ktoś ci je pomógł zrobić, czy Wiolka, czy tam mama, tak pode mnie, ale to i tak nic nie dawało. No stary, masz ochotę na sernik, na bułkę, na coś, jak spróbujesz, ja miałem tak, że leciałem. I co? I później dziura, jakaś w większej ilości, no i idę biegać, nie? Skurcze maksymalne, sikanie co 20 metrów, to mija się z celem po prostu. Ale to były naprprawdę moje tam pierwsze te początki typu starty 2015-16, czyli człowiek taki był jeszcze nieogar, pierwsze sezony startowe, te redukcje były naprawdę tam męczące, że ja wtedy tylko myślałem o tym, żeby redukcja, start w zawodach nie polegał na tym, żeby wystartować w zawodach i czuć się fajnie, bo przygotowałeś się na zawody, tylko żeby skończył się w końcu ten start i żebym ja mógł się nawpierdalać. Takie były zasady, nie? Ja też tak miałem. Teraz żeby jest w ogóle dotrwać, no żeby właśnie. Dotrwać do zawodów, no nie? Dotrwać do tego startu, zrobić to już, niech to kurwa się skończy i iść w końcu się nażyć. Tak, takie było kiedyś podejście mojej osoby. Nie będę tutaj kłamał, że tak nie było, bo to jest prawda. Ale z biegiem czasu to się zmieniło. Teraz naprawdę, jak mam start, to mam tylko i wyłącznie. Teraz, gdybym miał święta jutro, pojutrze i start już niebawem, to nawet nie ma opcji, żebym tam cokolwiek dotknął. Miałbym pewnie swoje posiłki ugotowane, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę start byłby blisko. Bo bym bał się właśnie po to, żeby nie tam, że zaleje się smalcem, bo wiadomo, po 3 dniach nawet jedzenia grubego i tak bym się nie zalał przy takim deficycie, jaki pewnie bym posiadał i jakbym wyglądał już dobrze. Ale dla głowy lepiej by było, żeby nie ruszać niczego, nie? Bo to wtedy psychicznie bardziej by został pierdol niż tamto wspomogłoby w robieniu formy jakiejkolwiek, nie? Tak, jedna kwestia właśnie to jest to, że ja na przykład czułbym się później beznadziejnie. Wahania cukru, senność, czujesz się jak gówno dosłownie. A druga sprawa to też głowa siada, no bo jednak jakimś planem podążałeś, jak się tak wyłamujesz z niego nie po prostu na spontanie, to jest do bani. Jak zaplanujesz to wcześniej tak. I wiesz, że co tak, robisz, to jest zupełnie inaczej. Tak. Jak masz zaplanowane, to wiesz, o Jezu, mam ten tydzień przed startem, mogę się nażyć na przykład, to jest w moim planie, to wtedy jest okej. Okay. No tak, żeby tak było. No. Ale jak mówię, od wielu lat już teraz, te 3-4 lata, chyba jak zadałem, zacząłem działać, no to tak mi się zmienił ten mental, bo chciałem po prostu mieć formę na start i tam żarcie mi już nie interesuje, jak samo teraz po starcie nawet. Nie mam jakiegoś tam parcia, że gromadzenie słodyczy permanentne, czy wiesz, zakupy i zbieranie, chowanie po szafkach sobie, żeby mieć nagrodę po starcie, nie? No to się skończyło już. Ja też to przechodziłem, ale wiesz co, Maniek, wydaje mi się, że to z wiekiem, że to nie jest kwestia tylko stażu trochę startowego i wieku, bo ja też nie w ogóle jakieś gromadzenie słodyczy czy czegoś. To samo takie no. Ustawienie, bo nie mówię, my żeśmy to przeszli, ale to z perspektywy czasu to wygląda tak jakby cały start i te całe przygotowanie były czymś, co robimy na siłę. I tak naprawdę no tylko tak, czekamy, no tak. Albo... No to jaki jest sens robić coś na siłę? To też trzeba sobie odpowiedzieć. Tak, no. Dokładnie. No ja wracając do świąt właśnie, że tak jak powiedzieliśmy, jeżeli nie mamy takiego naprawdę mocnego jakiegoś startu ważnego, to nie ma sensu się spinać, nawet jeżeli jesteś zawodnikiem, wyluzować, dać tej mamie spokojną głowę, chociaż ja na przykład w domu mam luz, nikt mnie nie pyta, a czemu ty nie zjesz, a czemu ty, nawet jak gdybym miał start, a teraz mam luzik, no. Nikt mnie o nic nie pyta, ale zresztą ja sobie tak planuję wszystkie swoje starty, że te akurat święta Bożego Narodzenia mam na spokojnie, więc nie muszę kombinować z jakimś tam jedzeniem, tylko jem po prostu to, co mam ochotę. Dokładnie, ale przychodzą... Co to ma, nie chory chyba jesteś trochę, no nie?
Jakieś przeziębienie, coś Nie, wiesz kaszle? co, refluksowe kaszle mam taki. Lek mi się skończyły, byłem u... Mam gastroskopię zresztą po nowym roku, żeby to właśnie na maksa wyeliminować. Byłem u pulmonologa Tak. i zrobił mi spirometrię płuc i sprawdził mi ten właśnie mój kaszel permanentny. Mam cały czas kaszel. A tym bardziej w okresie masowym, kiedy zaczynam jeść dużo, to on mi się nasila, nie? I doszliśmy do tego, że to jest po prostu refluks, no. I podchodzi do tręci żołądkowej, pewnie to wybija gdzieś tam i cały czas od tego kaszle, bo to nie jest jakiś kaszel chorobowy. No dobrze, dobrze wiedzieć. No miejmy nadzieję, że to się wszystko szybko wyklaruje. Ale bra, wracając jeszcze do kwestii świąt, bo temat był początkowy, jak je przetrwać. Czyli pierwsza kwestia, którą warto tutaj podmienić, podkreślić, to jest umiar. To jest umiar w tym wszystkim, czyli spędzić czas z rodziną. Można sobie więcej zjeść, bo też nie mówimy, słuchaj, weź sobie kawałek rybki, kawałek tego, bo jak ktoś nie jest zawodnikiem, to bez sensu mu coś takiego gadać. Zjedz sobie stary normalnie, czy zjedz sobie dziewczyno normalnie. I kurczę tyle, ale co możemy zrobić, żeby psychicznie się też lepiej poczuć? Wydaje mi się, Manik, że takim jednym sposobem bardzo fajnym jest w dzień Wigilii, ewentualnie przed świętami, zrobić kilka jednostek dosyć ciężkich treningowych, bo to jakiś tam dołek wykopie, nawet jak jesteśmy w surplusie kalorycznym mocnym, możemy sobie trochę obniżyć tą kaloryczność, jak wspomniałeś, i właśnie przycisnąć z treningami. Jeżeli już bym naprawdę miał być osobą, która rzeczywiście będzie się martwiła tym, że zjadła cokolwiek na święta, żeby czuć się lepiej psychicznie, ale nie mam z tym problemu, bo nie mam jakichś tam problemów z żywieniem, odżywianiem i zaburzeń odżywiania, to rzeczywiście trening siłowy zrobiłbym aż do samego końca, aż do Wigilii. Zresztą ja co roku zawsze trenowałem na Wigilię. Nawet pokusiłbym się o to, żeby w pierwszy dzień świąt sobie nacho cardio nawet zrobić. Jeżeli już naprawdę ktoś tam się boi jakiegoś tam dużej nadwyżki kalorycznej, te cardio lekko sobie zrobić, żeby też lepiej się poczuć. Po jedzeniu wyjść na spacer, przejść na świeżym powietrzu, żeby nie leżeć, nie obiadać się, wstawać, znowu ładować, spać, ładować. No bo tak wyglądają zazwyczaj święta. Wstajesz od stołu. Ja akurat nie piję w święta nigdy. Nie mam jakoś tam sytuacji takich, że chleję, więc też nie mam z tym problemu, że wstaję od stołu, trzeźwieję i znowu wracam, nie, do roboty. No, także przejść się, przewietrzyć się, więcej aktywności, chociaż teraz święta też u niektórych wyglądają tak, że gdzieś wyjeżdżają po prostu, spędzają go aktywnie. To już jest takie święta, jak kiedyś, naszych rodziców, gdzie tam się siedziało cała rodzina przy stole i chlanie, wiesz, 2 dni do upadku. I później trzeźwienie trzy kolejne. Dokładnie. Nawet z perspektywy takiej psychologicznej, zwróćcie uwagę, że leżenie i żarcie cały czas w kółko, to jest taki motyw, żeby jak najszybciej nam ten czas uciekł. Jeżeli chcecie jak najwięcej z tych świąt zapamiętać i upchać je emocjonalnie po prostu, idźcie sobie na spacer, idźcie sobie, nie wiem, do ciotka, do wujka, do ciotki, do wujka, do znajomych, do babci. Idźcie po znajomych, zróbcie sobie spacer, upchajcie po prostu ten czas maksymalnie i będzie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o tą aktywność, co Manik mówiłeś, no to cardio, ja bym potraktował to po prostu jako, nie jako kroki, które musimy zrobić, czyli coś, co jest nam narzucone, tylko coś, co robimy dla siebie sami, żeby się lepiej poczuć. Bo czy to, czy jemy, czy nie jemy, to jeżeli pochodzimy sobie trochę i jesteśmy w jakiś sposób aktywni, no to po prostu mamy więcej energii, organizm lepiej metabolizuje to jedzenie. A jeżeli leżymy jak wąż i po prostu tylko dopychanie jest tego wszystkiego, to leżysz i tylko śpisz, no to bez sensu, nie? Ja wiesz, nigdy nie mam takiej sytuacji, żebym święta przytył, więc ja też akurat nie jestem takim tutaj jakimś, nie jestem osobą, która właśnie siada na święta, je, wstaje, za chwilę znowu je, bo zazwyczaj coś tam się działo. No bo ja wtorek na przykład idę na trening. Sobie zrobiłem celowo przerwę w tym tygodniu, żeby odpocząć sobie tydzień świąteczny i na drugi dzień świąt sobie idę na trening, zacznę normalnie swój tydzień treningowy. Od wtorku w poniedziałek nie trenuję już typowo świątecznie, gdzieś tam z rodziną. Ale to jedzenie jeszcze w ogóle świąteczne, to jest ciężki temat ogólnie. Jakbyś tak chciał popróbować wszystkiego, to nawet jak tego zjesz mało, to jest takie gęste, kaloryczne, jak jesteś przyzwyczajony do jedzenia normalnego, tam żarcia kurczaka, ziemniaków, nie tłusto, bo większość jednak ćwiczących jest na diecie z mniejszym udziałem tłuszczu i na diecie wyżej węglowodanowej, albo na diecie stricte tłuszczowej, a nie na diecie, gdzie jest węgli i tłuszczu i wszystkiego po prostu full. To jak się tak najesz jakiś No to makowców. w takim przypadku, No. dodatkową opcją są enzymy trawienne,
jest probiotyk stosowany już wcześniej przed takim żarciem, ale enzymy dobrze się sprawują. Chrom ewentualnie do każdego posiłku można, jeżeli ktoś jest takim freakiem, że naprawdę już tam Chrom się jeszcze, no spina nie? grubo. Przy Co? stole siedzisz i chrom tam jest rozsypany Nie, no jakiś. to odchodzisz od stołu do toalety, niby się wysikać, masz, liczysz, o kurde, kolejny posiłek, ale kurde, sorry, masz mnie to rozśmieszyło, walę sobie 200 chromu, dwa enzymy trawienne, znowu futsa i lecę dalej, nie? I berberyna Patrz, jeszcze, żeby o, wiesz. poluzowało, można jechać dalej, no. Ale mówię, jeszcze to żarcie. Jak pojecie kapustę, ryby, barszczu z uszkami, przejecie to wszystko makowcem, Drogu. to tego, nawet jak zjecie tego niedużo i to wszystko siądzie na żołądku, to jest i jest Tak. 5 godzin. A jak się Eton. nafutrujecie tym, to już masakra. Ja widzę, że Kacper już się jarasz tym, co będzie się działo za parę dni. Już sobie to wizualizujesz chyba nawet. Ja sobie coś tam zjem, nie będę mówił, że nie. Tym bardziej, że u mnie akurat moja ciocia gotuje. No gotuje od 50 lat. Jak ktoś robi coś przez 50 lat i nie na siłę, tylko robi, bo lubi coś, to jest naprawdę dobre żarcie. Tam twaróg jest 500 razy przemielony w tych pierogach, ryba jest, te placki to są takimi starymi sposobami robione. Boże, nie pamiętam, czy to się, to piernik chyba był, tak. Piernik się robi takim starym sposobem, że on leży z miesiąc czasu. Tam się tak robiło i on może leżeć i z pół roku, ten piernik. No to oni robią wszystko po staremu. No to jest takie żarcie, że nawet jak ktoś jest przeżarty na masie, jak sobie tego spróbuje, to doceni to takie jedzenie. No to widzisz, ja mam tak właśnie nasze święta, te katolickie, Boże Narodzenie, akurat tak żarcie mi aż nie podchodzi, ale mam dziadków, którzy są prawosławni, mieszkają za Białymstokiem i tam 6 zazwyczaj, 6 jest Wigilia stycznia. No to tam, powiem ci, są takie potrawy niecodzienne, jakieś placki ziemniaczane, takie na grube papuchy robione z Puchy. jakimś. Tak, takie moja babcia robi taką specyficzną z pieczarek czy z grzybów polewę, sos taki do tego. No stary, to jest co, to jest danie dnia. Tam każdy jedzie, cała rodzina jedzie na to, żeby właśnie zjeść te pampuchy z tymi pieczarkami. I tam jest trochę ta kuchnia rzeczywiście inaczej wygląda, no ale babcia to 70 czy 80 lat, całe życie gotuje i całe życie te Wigilie do niej jeździmy na te święta prawosławne. I te żarcie to jest tak, jak mówisz, że od już tam lat gotowane staropolską tradycją, gdzieś tam to zakorzenione już we mnie jest, że tam trzeba jeść właśnie w taki sposób też. I też nigdy jakoś tam nie spinałem się i te święta też zjadałem, bo było dobre. Czyli jeszcze wracając do meritum. Pierwsza sprawa, umiar. Żeby nikt nam później nie mówił, że odbiegamy sobie od tematu. Nie, pierwsza sprawa, umiar. Druga sprawa, ewentualnie, jeżeli czujemy, że nam będzie to źle wchodziło na głowę, robimy sobie Aktywność. dodatkowe jednostki treningowe, możemy sobie przegonić jakąś aktywność. No i po prostu więcej takiej spontanicznej aktywności, jakiegoś, nie że cardio, ale wyjścia na zewnątrz, na spacer, żeby się po prostu dupę ruszyć za przeproszeniem. Suplementy wspomagające, zielona herbata plus właśnie enzymy trawienne, chrom, mimo tego, że się śmiejemy, ale można go wrzucić, nie? No. Gdzieś tam dla tych tkniejących już dupę. Ja mam takiego klienta, który jest strasznym obżartuchem i ja go wrzuciłem na tłuszczówkę. On tam fajnie schudł kilkadziesiąt kilogramów, ale jego sposób, żeby jak jest dużo jedzenia, żeby nie podjadać, to pije chłop wody dużo z Bolero. Także tam idą hurtowe ilości Bolero. Jak on wypije na przykład 5 butelek wody, to tak wychodzi jak na nawadnianiu przed zawodami. Tak, 5 butelek 1,5-litrowych, tak jak wiesz, jesteś taki bukłak z wodą napchany, to No nie to nie chce wrzucisz się już jeść, no. jedzenia, bo po prostu nie ma go gdzie wrzucić. Są No to sposoby jest jakieś. sposób. No to też jest sposób na pikujka, nie? Dlatego my tyle pijemy, żeby też nie chodzić na głodnym. Ja na pikujku nie pamiętam głodu, jak smakuje. No dokładnie. A Maniek z drugiej strony w opozycji, czyli nie jedzenie i nie umiar, tylko przesadna skrupulatność, jeżeli chodzi o liczenie wszystkiego. No powiedzmy sobie wprost, pudełka na Wigilii, to jakie tutaj zdanie? No to tak jak powiedziałem wcześniej, to trzeba być już naprawdę odchylonym. Jeżeli naprawdę, tak jak powiedziałem, nie masz zawodu w najbliższym czasie, gdzieś tam nawet w najbliższym miesiącu, w tym styczniu, bo nie wierzę, że ktoś się przygotowuje w marcu do Arnolda w Ohio na pro, no to musi trzymać michę.
No to też z tymi pudełkami, no to dla mnie to śmiecha, bo ja nigdy nie chodziłem praktycznie z pudełkami. Chociaż naprawdę gdzieś tam miałem tego ostatni tydzień Pikwika, to wtedy rzeczywiście była spina. Ale tak, no, to ja podchodzę bardzo, bardzo lajtowo, że wszyscy wiedzą, że ja dupy nie spinam i nie jestem typowym mnichem. No i szyderczo podchodzę do tego tematu siedzenia z pudełkami. Tak jak powiedziałem, to jechanie na wesele, gdzie nie jesteś nawet na prepie, ani nie masz startów przewidzianych, jedziesz na wesele albo właśnie na święta z pudełkami, bo ty jesteś wielkim kulturystą z 38 w bicepsie, no to wiesz, no to też są dni ważne i ważniejsze. Myślę, że tutaj jak sobie poluzujemy banie, poluzujemy nasz system, to nic tam się nie stanie. Także taka jest moja opinia na temat pudełek przy stole wigilijnym albo przy świątecznym. Ja tutaj mam zdanie Nie bardzo polecam. podobne i też się przyznam do tego, że szydzę z tego trochę, ale szydzę z tego dlatego, że jak przychodzi okres świąt Bożego Narodzenia, czy przychodzi na przykład okres wakacji, czyli takie okresy, gdzie zazwyczaj mamy większą ilość pokus, to jest grupa, która się zawsze aktywuje. Tam się imiona i nazwiska tych ludzi zmieniają, ale przeważnie łączy ich mental, że akurat w tym czasie chcą pokazać, że oni są tacy twardzi. A na to tak naprawdę jest czas cały rok. I nie trzeba rzeczy pokazywać, bo wtedy właśnie powinien być czas na pokazanie tego, jak potrafimy wyluzować. Bo każdy sportowiec też powinien mieć okres, gdzie trochę luzuje. Skoro Sibum i ludzie w topce Olimpii są w stanie wyluzować choć trochę, to jeżeli chcemy brać przykład z najlepszych, no to też powinniśmy tą drogą podążać. Bo jeżeli my musimy cały rok utrzymać wszystko na 100%, bo mamy tak ograniczoną psychikę i boimy się wyjść z tej strefy komfortu, w cudzysłowie, którą sobie stworzyliśmy w postaci tego jedzenia, a i tak nie mamy karty pro albo się nie bijemy o najwyższe laury, no to coś tu gdzieś w tej układance jest nie tak. No, trzeba sobie po prostu powiedzieć wprost. Więc mnie te kwestie odnośnie Wigilii, wstawiania zdjęć z Pani pudełkami, ja po swoim i ktoś napisze, na przykład pisze, nie wiem jak wy mordeczki, czy tam dziczki, ale ja tam trzymam swoje i widać, że babcina gdzieś tam po prostu w odległości chodzi, ledwo się trzyma, a gość ma na przykład ryż nasypany w pudełku z kurczakiem. No nie jest to szacunek. Dla mnie to żaden szacunek nie jest, że gość akurat w ten dzień coś takiego wstawia. Czasami sobie można coś takiego darować. no ogólnie, wiesz, Kacper, nie każdy sobie robi, co chce, prawda? Tak, Ale to to prawda. pokazywanie tego, jaki jestem twardy w święta, chociaż nie mam prepa, chociaż nie jestem jakąś tam znaczącą postacią w świecie sportów sylwetkowych, no to też się mija z celem, no bo a na boku jest, wiesz, podżeranie. Mi to zawsze te bikiniary jakoś tak powodowały takie uczucie tego, że się po prostu podśmiechiwałem z tego, że jak my jesteśmy twarde, jak my trzymamy tą michę, a po starcie są zdjęcia kurwa z burgerami, ona nie potrzebowała nigdy nic jeść, nie ten, nie musiała mieć cheata, ale jest pierwsza do tego, żeby wrzucać foty później, jak się obżera jakimś syfem, nie? Albo trzeba być skrupulatnym w tym i wtedy iść za ciosem. No, jak jesteś Tak. taka twarda miara, no to też po prepie dalej trzymaj swoją michę. No. Nie jaraj się tym, że jesz hamburgera w McDonaldzie, którego wcześniej się śmiałaś, że ty nie musisz takich rzeczy jeść. Tak samo jest przy wigilijnym stole. No. Ludzie, którzy nie mają nic, żadnej perspektyw startowych, bo są takie osoby, też widziałem oczywiście, siedzą z pudełkiem kleiku ryżowego przy stole wigilijnym, no bo muszą swój posiłek post-workout owalić, nie? Tu jeszcze nawiązując trochę do samej tej mentalności, podobną kwestię widzę, jeżeli chodzi o kwestię treningu. Bo to prawda, teraz to się już wytraca, ale jak zauważyłeś, z rok, 2 lata temu ruszył taki boom na ultra dokładne ćwiczenie. I był to przerost formy nad treścią. I tak jak ja u siebie mówiłem w materiale, o ile uważam, że są ruchy i im bardziej jesteśmy zaawansowani, tym ten trening powinien opiewać nie tyle o maszyny, co o większą kontrolę, żebyśmy po prostu nie ćwiczyli całego organizmu, tylko regionalizowali to napięcie. O tyle chłopak początkujący albo ktoś po pierwszym roku ćwiczeń, jak robi 3-sekundowy lub 4-negatywy w jakimś ćwiczeniu, nie uważam, żeby to miało przynosić jakiekolwiek benefity dla rozwoju sylwetki. I bardziej jest to kwestia popisania się w mediach społecznościowych tego, patrzcie, jak ja umiem ćwiczyć, bo to tak można rozpatrywać. No i inaczej tego widać, jak rosną najlepsi i jak ćwiczą. Ja nie mówię, bo część tych osób ma tak dobry gen, że po prostu jak ćwiczy ciężko, to idzie.
Ale jeżeli te metody byłyby najoptymalniejsze, to byśmy mieli wysyp ultra super zrobionych gości, bo 2-3 lata to jest wystarczający okres, żeby oni po prostu jak grzyby po deszczu powyrastali. No i póki co tego nie widać. I to jest właśnie temat na kanapę, która dzisiaj została w trzech odcinkach nagrana i wychodzi tydzień po tygodniu. Mam nadzieję, że jutro będzie premiera pierwszego odcinka. Właśnie jeden z odcinków będę poruszał tenże temat, o którym wspomniałeś. O, to Treningu i dobrze. tego, jak trenujemy jak pizdy. No przekierujemy na kanapę. Tak będziesz. Kiedy wrzucasz materiał? Jest wszystko nagrane, tylko czekam na grafiki od Fitness Authority. Oni zamulili. Trzeba do nich mieć pretensje, bo ja już mogłem dzisiaj publikować, mam rolkę, mam materiał nagrany, gotowy na Facebooku, na Facebooka i na YouTube'a. Mam trzy odcinki nagrane, więc usiadłem z jednym zamachem, to zrobiłem, taką wenę dostałem, walnąłem szota na palmu, stary, powiem ci, od razu Do morda się nagrywania. otworzyła do nagrywania. No jak mnie pobudziło, wiesz, tak jak zawsze przed treningiem stary, nakręcony, tak samo tutaj usiadłem. Jeden za drugim, myślę, kurwa, jadę, bo wena jest, no to nagrywam kolejne. Ale kanapa to kiedyś, ja pamiętam, i ty ile temu skończyłeś kanapę nagrywać? To było jest 2 lata temu, z 3? Nie, tam pojawiały się jakieś epizody co chwilę, jakiś tam jeden odcinek, ale teraz chcę zostać na stałe, żeby to trochę więcej tego poszło i systematycznie, i tak co tydzień, żeby odcinek wrzucić jakiś tam krótki, tylko że teraz będzie trochę krótsza treść. 4-5 minut bez przesadzania, plus rolkę, jakiś skrót w rolce będzie, czyli unowocześniona to przykłada kanapa. No. I tematów jest tyle, mnóstwo, tylko wiesz, no, obawiałem się zawsze, dlaczego to mnie wytrąciło z nagrywania, że ludzie się obrażają, bo teraz wszystko to jest hejt, nie? Ja oczywiście bezosobowo komentuję sytuację, która jest, którą widzę, którą obserwuję, gdzieś przeglądam internet, zresztą tak jak my wszyscy. I będę się do tego odnosił, do tych różnych sytuacji śmiesznych, które na przykład mnie rozbawiają, albo do współpracy z podopiecznymi, bo tam to tematy rzeka zazwyczaj i to co niektórzy ludzie odpierdalają, to też nadaje się do opowiedzenia innym, żeby ich przed tym właśnie ostrzegać. I to jest właśnie też jest ciekawy temat odnośnie tego hejtu. To myślę, że na koniec tego materiału sobie teraz to dorzucimy, tak króciutko bardzo. To jest kwestia hejtu, bo jak oglądacie nasz kanał, czy nasz mój kanał, czy kanał Mariusza, czy kanał ludzi, którymi jakoś trzymamy się w kupie, to my często mówimy to, co myślimy na dany temat. I to jest bardzo często odbierane jako hejt, jako coś złego i negatywnego. A prawda jest taka, że konstruktywna krytyka i wypomnienie pewnych kwestii, które mogą mieć szkodliwy wpływ na większość ludzi, to już hejt nie jest. Hejt to jest, a ty jesteś głupi. No, wiecie, to jest hejt, jak wejdziesz sobie na rolki. Ostatnio sobie poprzeglądałem rolki tak z głupa. Cholerstwo wciąga naprawdę te reelsy. Tak przeglądałem sobie parę i bardzo dużo wyszło kanałów typu podobnych jak na przykład Stalowy Szok ma, że tam jakieś obrazy migają i lektor sobie po prostu mówi. I tam były materiały o Sibumie, były materiały o Samie Suleku, no ogólnie takie tematy na topie. Słuchaj, wchodzisz w sekcję komentarzy i jest 100% praktycznie komentarzy odnośnie towaru. Od gości, typu, że Simbum na przykład zrobił sobie przeszczep włosów. Tak, powinien sobie zrobić przeszczep, nie wiem, prostaty po tych sterydach i coś tak. Ja bym tyle brał, to też. Ja wiem, że to są osoby, które nie mają takiej wiedzy i może z jednej strony trochę są, może nie, że. Zobligowane do tego, bo mogą nie wiedzieć, ale konsekwencje tego są fatalne, bo to bardzo złym świetle stawia cały po prostu sporty sylwetkowe. I ogólnie w stronę tych sportów sylwetkowych idzie bardzo duży hejt. W komentarzach jest masakra. Jest masakra. Jest 100% komentarzy odnośnie towaru. Nie ma, że ktoś tam wygrał, bo coś, tylko jak ja bym miał strzykawkę albo ja bym coś brał, no to by było inaczej. 100% komentarzy. Nie wiem, czy to dzieci piszą po 15 lat, czy kto, No ale tak, no to. to tak, to dokładnie to jest to, o czym mówisz. Normalny człowiek, który ma jakiś tam iloraz inteligencji i jakiś tam szacunek do innego człowieka, nie pisze takich głupot. To zazwyczaj są osoby młode, które sobie siedzą i dla nich gość, który wygląda taki jak Sibum, to jest gość, który tylko używa sterydów, a nie chodzi na treningi, nic nie je, nic nie poświęca, tylko po prostu wrzucił witaminę S. No, gdybym ja wrzucił witaminę S, to pewnie też bym tak samo jak Sibum wyglądał i bym rozjebał Mister Olimpię. No, ale ja na razie jeszcze martwię się o swoje zdrowie, więc Więc nie rzucę. kreatyna na razie lecimy. Napalm jedynie, o, jestem wierny Marce. No, także tak to wygląda. No tak, no, to jest te komentarze. Zresztą, wiesz co, nawet Kacper zauważyłem, to nasza chyba taka polska domena i mentalność, bo Tanach widziałem tego nie materiał. ma.
No. U Ursa materiały widziałem na kanale. To stary, tam jest może, no, tam nie ma komentarza, jest 300-400 komentarzy. Nie ma komentarza, gdzie tam ktoś komentuje, jak ty jesteś sterydziarzem, czy coś tam, kurwa, skułeś dupę, bez tego to byś nawet się nie podciągnął ani razu. Nie było żadnego takiego komentarza. Wchodzisz na polskiego YouTube'a, wrzucały ten sam materiał. Jesteście, ale macie brzuchy, ale wy wyglądacie, ale nawet byś się ani razu nie podciągnął. Ja wiem, że to wszystko jest nakręcane przez jednego człowieka, który kurwa ma zerowe pojęcie o tak naprawdę o świecie i o tym, co się dzieje w Polsce, o treningach i itp. Ale też ma tych swoich wyznawców. A zresztą większość to i tak on sam jeden komentuje. Nam się wydaje, że to miliony osób, miliony, że to różne osoby komentują, a w większości przypadków to jest jeden człowiek, który ma jakieś zatwardzenie rozumu i spinę dupy i tam cały czas pisze to samo, o tym podciąganiu, kurwa, o tych sterydach itp. Bo jedyny temat, no, który jemu przychodzi do głowy. Ale fakt faktem jest to, co było, to, co jest w Stanach Zjednoczonych za granicą odnośnie sylwetek, odnośnie tego, to jest zupełnie co innego. I coś, co jeszcze zauważyłem, to u nas takie sylwetki, może nie, że strasznie dopakowane, takie jak, że dopakowane, takie jak na przykład u ciebie, czyli mocne sylwetki ludzi, którzy są skoncentrowani na kulturystyce, zbierają tylko i wyłącznie lajki, ewentualnie komentarze od ludzi zajawionych kulturystyką. W Stanach jest trochę inaczej, bo Reagan wrzuci zdjęcie, czyli normalnie, normalny gość z twarzy, nie łysy, nie wypryszczony, który dba o siebie, który potrafi się ubrać i ogarnia tematy. I on normalnie zbiera trochę komentarzy od kobiet, trochę od mężczyzn, a u nas zauważymy, jest taka sytuacja, że wszyscy chłopacy, którzy w jakimkolwiek stopniu ćwiczą mocniej i startują w zawodach, tam są tylko i wyłącznie treści albo komentarze, no podejrzewam, od homoseksualistów, albo komentarze od gości, no to tak wygląda, albo od gości po prostu, z którymi oni i tak startują na zawodach. A jak przewiniesz się w tej lupce na Instagramie, no to ci zaczną wyskakiwać. A wyjdzie jakiś gość w jajogniotach takich, podziarany cały, jak brudnopis wygląda, i tam już z 15 tych Karen pisze w wiadomościach: o, sweet, serduszka i ten, coś takiego. No, to jest, abstrahując tak zupełnie od tego, to jest też ciekawe u nas w kraju. No tak u nas jest, no to nic na tym, nic, no to tak jak mówię, no materiał z Ursem, Polska versus Niemcy, możemy się od nich jeszcze dużo nauczyć. Może Jasne. tutaj powinniśmy się o tym też pomyśleć, jak wszyscy cisną bekę z Niemców, ale do kultury, wypowiedzi w internecie, to nam Polakom jeszcze dużo brakuje. Ja tu nie mówię o sobie, bo ja nie komentuję czegoś, co mi się na przykład nie podoba, nie wchodzę, nie rozsiewam negatywnych komentarzy dla ludzi, no nie wiem, kto uprawia wioślarstwo, bo krzywo wiosło trzymał, ja się na tym gówno znam, a będę wchodził i komentował, że on ma brzydką mordę do wioślarstwa, no, że to jego twarz nie pasuje do tego sportu. No to bez sensu. Trzymajmy się jakiejś swojej niszy i uszanujmy jakąś czyjąś pracę związaną z tym i po prostu poświęcenie. Jeżeli coś nam się nie podoba, no to automatycznie nie musimy tego oglądać. A jeżeli to oglądamy, to prawda jest taka, że mamy zamiar tylko i wyłącznie wylać swoje żale w sieci. Także powoli nam się czas kończy. 3 minutki zostały. Dziękuję Ci bardzo, Mariusz, za to, że poświęciłeś czas, że złapałeś, bo teraz jesteś, mówię, jeszcze raz przypominam, przed świętami, także jest czas dla rodziny i z tego też powodu życzymy Wam wszystkim wesołych świąt, spokojnych świąt, rodzinnych, bo to jest najważniejsze, to jest czas. Fajnie tak naprawdę, żebyście przez cały rok z tą rodziną spędzali więcej czasu, nie tylko w czasie świąt, Nie tylko ćwiczenie, nie tylko świętnie. Życzymy Wam zdrowych jelit i pojemnych brzuchów, tak żebyście byli w stanie zmieścić wszystkie frykasy i tak naprawdę luźnej głowy do tego wszystkiego. Żebyście mieli luz na głowie i zobaczycie, że wtedy wszystko dużo fajnie będzie wychodzić. Także dziękuję Ci, Maniek. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę do góry, zostawcie suba. Podlinkuję też Wam materiał do kanapy, do Mańka, kiedy tylko ukaże się na kanale. A teraz już będziemy się żegnać i na razie. Cześć. Wesołych świąt.